Zawsze to są takie momenty, które potrząsają. Mnie ta Francja jest szczególnie bliska, bo jak już zapowiedzieli, że zamykają granice, to ja sobie uświadomiłam, że przecież mój syn chodzi do francuskiej szkoły i być może w ogóle Francja jest pod obstrzałem. Nie tylko jakby samo państwo i granice, ale może ambasady i szkoły tak samo, więc może teraz to nie jest bezpieczne posyłać dziecko. Ale poprzez ten kontrast tych wydarzeń po raz kolejny uświadomiłam sobie, jak ważne jest to, że jeszcze żyjemy, że jesteśmy tutaj, że możemy wpłynąć na tyle rzeczy, że możemy jeszcze tyle rzeczy stworzyć, zbudować w kimś, obok nas, dla samych siebie. I czasem takie tragedie jakby bardzo przygnębiają, szczególnie osoby empatyczne, ale też jednocześnie staram się jakby dzisiaj wyciągnąć taką refleksję dla siebie, dla Państwa też, że kontrasty w życiu, trudne wydarzenia w życiu, rozstania, choroby, czy takie tragedie jak atak terrorystyczny, to są momenty tak szalenie uderzające, że one muszą automatycznie przypomnieć nam wartość życia. Tej każdej chwili, która nas prowadzi przez cały dzień do wieczora, do momentu, kiedy zasypiamy, od momentu, kiedy się budzimy. Wydaje się, że dzisiaj w pośpiechu przez pęd, który został nam narzucony, tak szybko biegniemy, że zapominamy o tych pięknych, cudownych, maleńkich rzeczach, które nas otaczają i takie wstrząsy muszą nam uzmysłowić, że to jest piękne, że jeszcze żyjemy i cieszmy się tym, proszę Państwa, i mimo takiego jakiegoś może przygnębienia pamiętajmy o tym, że jeszcze możemy wszystko, dopóki jesteśmy, możemy wszystko, możemy wpływać na nas samych, na nasz rozwój, na otoczenie, na świat, który nas otacza, przynajmniej w tym najmniejszym zakresie, to też jest bardzo duża zmiana dla świata.